Jagiellonia przegrała 0-2. Teraz Wiktoruk centruje w pole karne. Tu był Kobusz, gol! Jest bramka! Druga minuta! I co za dośrodkowanie! I bramka dla Jagiellonii Białystok. Niefortunna interwencja któregoś z zawodników ŁKS Łódź. A my tymczasem musimy bronić się przed stałym fragmentem. Było dośrodkowanie w nasze pole karne. No i teraz zapachniało golem samobójczym, ale dla Jagiellonii Białystok. Tak więc cały czas Łodzianie przy piłce. Jakub Tosik. Tosik, taka cięta róża w nasze pole karne. I jest wyrównanie. A zatem mamy szybkie wyrównanie w wykonaniu łódzkiej drużyny. I teraz właśnie Dynel w walce z Dominikiem Kobusem. Walczy, biegnie teraz Dominik Kobus, który ostatnio był powołany do reprezentacji. Teraz jednak Dynel wygrywa pojedynek z Kobusem. Jeszcze brawo dla Patryka Czerecha. No ale teraz jest szansa do jakiegoś tam, do jakiejś tam rehabilitacji. Tymczasem teraz Zyśk strzela i broni bramkarz. Centra Wiktoruka w pole karne, tam jest Kobus, jeszcze jest Wasilewski, strzela, ale tym razem dobrze interweniuje Tomasz Kucharski. Ze środkowej strefy boiska piłka wyprowadzona takim dalekim podaniem w okolice naszego pola karnego, tam piłki nie zgarnął Oliver Wojciechowski, teraz będzie groźnie w naszym polu karnym. Brawo jednak Sławomir Abramowicz i proszę Państwa, cóż to była za okazja. Sam Gonsalves, 19-latek, który w tym sezonie już jest to jego 19 mecz w trzeciej lidze w drużynie rezerw ŁKS-u, wychowany Lechii Gdańsk, później chociażby Widzew, a od tego sezonu ŁKS. I teraz właśnie do niego podanie do Gonsalvesa, będzie strzelał, nie przyjmuje piłkę, strzela i znowu, no w ciągu minuty, dwie dobre zmarnowane sytuacje. I taka dosyć długa narada widać między Gonsalvesem a Jowidem Radzińskim i zobaczymy, chyba Gonsalves będzie dośrodkowywał, a jednak nie, krótkie rozegranie do Tosika i teraz Tosik w pole karne, ale do piłki nie zdążył dojść Grzegorz Glapka. Już rusza Szymon Pankiewicz w środku pola. Utrzymał się przy piłce mimo asysty dwóch przeciwników. Pankiewicz do środka pola, gdzie jest Wiktoruk. Wiktoruk, jest Samborski. Samborski, dwóch rywali obok siebie. Teraz Zyśk! Zobaczymy, czy będzie bezpośredni strzał, czy będzie dośrodkowanie. Bartek Wiktoruk, ale jednak prosto w Tomasza Kucharskiego. Zobaczymy dośrodkowanie w nasze pole karne. Tutaj Sławomir Abramowicz odbija piłkę. Wiadomo, ciężko było w takim tłoku ją łapać. Jeszcze jedna centra i brawo tutaj dla Patryka Czerecha, który jeszcze był faulowany. I teraz dobre zagranie Bąkowicza w pole karne Jagiellonii Białystok. Tam jest Denasimento. Jeszcze Łabęcki. Przed nim jest Wiktoruk i brawo Bartek, ale także dobrze Łabęcki. Do Denasimento. I czy zdoła zawodnika ŁKS-u zacentrować jeszcze w pole karne? Tam był Dynel. Ale piłka wychodzi poza pole gry. No już naciskany orpik przez Denasimento. Nie ma faulu, więc trzeba będzie szybko wracać, żeby nie zrobić sobie krzywdy w ostatnich minutach tej pierwszej połowy. Denasimento czy orpik? Ładne zagranie Denasimento i centra w nasze pole karne. Piłka jednak przefrunęła nad poprzeczką. I kolejna centra, tam znowu jest Dynel. No zwróćmy uwagę, zawodnik wyższy nawet od Dominika Kobusa, więc niewątpliwie to może być groźna sytuacja! I jest bramka dla ŁKS-u w 45. minucie meczu. Zupełnie zaskoczony Sławomir Abramowicz, chyba nikt tutaj nie spodziewał się strzału. A Wojka Abramowicz natychmiast do Patryka Czerecha, Czerek zaś do, no właśnie, do kogo? Do Pankiewicza, Pankiewicz zaś do Nikoły. Teraz jeszcze Dynel, będzie okazja. Dynel strzela! Uff, czołowa drużyna, ale to jeszcze no niczym nie świadczy. Teraz może być groźnie. Oliwier Wojciechowski strzela! Zablokowana jednak piłka po tym strzale. Jeszcze pada i jest rzut karny dla Jagiellonii Białystok po tym, jak faulowany był Szymon Pankiewicz w 50. minucie. Mikołaj Wasilewski czy Tomasz Kucharski? Mikołaj Wasilewski! Wasilewski! Broni Kucharski! Jeszcze Wasilewski! Gol! Gol! Jest 2-2! Brawo Mikołaj Wasilewski! Ale Jagiellonia zyskała na pewno wiatr w żagle po tym golu wyrównującym. No bo teraz jest punkt, tak jak mówiłem, w tej wirtualnej tabeli po pierwszej połowie ŁKS awansował na drugą pozycję. Jagiellonia dalej była ósma i nawet przy tym remisie Jaga dalej będzie ósma, ale ŁKS już nie awansuje na drugie miejsce. Teraz będzie Wasilewski w polu karnym! Ajajajajaj, gdyby to uderzał od razu! Ricardo do Gonsalves, a także Jowin Radziński. Który z nich będzie dośrodkowywać? Chyba Radziński, tak jest po jego dośrodkowaniu piłka w naszym polu karnym! Gol dla łódzkiej drużyny! I raz jeszcze Dynel będzie tym wrzucającym piłkę
w pole karne Jagiellonii, a może przed pole karne Jagiellonii, jednak nie, ta piłka już szybuje w naszej 16. Tam jednak skutecznie wypita przez Kobusa, jeszcze strzelał do Nascimento, ale został zablokowany, teraz nie trafił w piłkę jeden z jego kolegów. I czy ruszy kontra Jagiellonii? Jednak nie, przerwana ta akcja przez zawodników ŁKS-u. Wiktoruk ma obok siebie Kubę Orpika, ale wybiera Patryka Czerecha. Czerech do środka, tu jest Radosław Zyśk, Zyśk, co zrobi Radosław Zyśk? Wycofał do swojego rówieśnika, do Kuby Orpika, i to taka centra w pole karne, takie chyba trochę do nikogo zagranie. Tak, na placu gry na pewno witamy, no tak jak już mówiłem, Kacpra Tabisia. Tymczasem teraz strzelał jeszcze Dominik Kobus. Rusza akcja Jagiellończyków. Jest Bartosz Wiktoruk, Wiktoruk do Matusa, Matus. No takie dośrodkowanie w kierunku Malca, tam jest Kacper Tabiś. Jeszcze zagranie Orpika, jeszcze strzela! Tam dobre było uderzenie Radka Zyśka. I teraz dobre przejęcie piłki. Jest Malec, Malec wpada w pole karne. Malec, Malec, Malec! Ajajajaj, teraz piłka nieuchronnie szła pod nogi. I będzie rzut karny dla Jagiellonii. Drugi faulowany zawodnik żółto-czerwonych. Mikołaj Wasilewski czy Tomasz Kucharski? Tomasz Kucharski czy Mikołaj Wasilewski? Wasilewski, gol! Jest 3-3! Mikołaj Wasilewski! Cały czas mamy 3-3. Jeszcze piłka w naszej 16. Tam są zawodnicy Jagiellonii. Przede wszystkim Eryk Matus. Jeszcze takie wstrzelenie piłki w pole karne. Pada deszcz, jest ślisko. A zatem nie kombinował Sławek Abramowicz. Nie próbował nawet łapać tej piłki. Brawo teraz Dominik Kobus. Kobus w kierunku Malca. Jest jeszcze Oskar Lipiński. Dobrze do Mikołaja Wasilewskiego. Wasilewski, taka miękka wrzutka w pole karne. Tam jest jeszcze Malec! Ależ to obronił Tomasz Kucharski, ale jak tam się znalazł Mateusz Malec? Za chwilę dowiemy się, o ile sędzia przedłuży drugą połowę. Taka miękka wrzutka w pole karne. Nabiegał na piłkę Kobus. Jeszcze jest Patryk Czerech. I będzie rzut rożny, zdaje się, tak jest. Jeszcze jest rzut rożny. 92. minuta tego meczu trwa już w tej chwili, a zatem jeszcze no jakieś 2,5-3 minuty grania. Tymczasem Czepicki, może być groźnie, ale brawa jednak dla Dominika Kobusa. 94. minuta, za parę sekund dobiegnie końca. Zobaczymy, czy jeszcze ŁKS zdoła rozegrać ten stały fragment gry. Czy sędzia już zakończy to spotkanie? Piłka szybuje w polu karnym, Jagiellonii Białystok. Teraz groźnie, nie ma, brawo Sławek Abramowicz, kapitalna interwencja w 94. minucie,